Ta? No ta, no. Ta? No. $390. No to, to nie jest... Ile jest dolar teraz? Taka? No. A w ogóle kiedyś skradziono mi taką czapkę. Kto ci skradł taką czapkę? Pokażę ci. No. Tylko muszę na chwilę tutaj włączyć na kamerę. Widzicie mój firmowy Instagram, Instagram Szymko Salon Okien i Drzwi. Już, drodzy państwo, pokażemy wszystkim. Okien albo drzwi premium, pozdrawiam. Miałem kiedyś czapkę Gucci, no ale no ale niestety, teraz już niestety przyszedł pewien degenerat i ukradł. O. Czyli okradł na $390, co daje nam około 1000 zł. O Jezu, ta czapeczka. A widzisz, weź może odzyskaj tą czapkę. Nie, no, Tomek niech sobie nosi. Niech nosi, niech ma. Zobacz, jak się dobrze prezentuje. A tutaj jeszcze by było. Ale ta czapka też się tak z 500 by była warta. Nie no, chodzi po linijku. A po faliniku to masz tak z 4 złote. Nie no, nie no. Wiesz, ona jest przepocona, pewnie przegrzana przez słońce, przepita. Ale o tu miałeś ją jeszcze. O, no to tu, to. O, widzicie, tu ją jeszcze miałem. Ostatni dzień posiadania czapki. Miałem czapkę. No i. I już przyszedł i zabrał. I już potem znika czapka. Disappear. Magic. Najlepszy magik na YouTubie, Tomek Olejnik. Polecamy. 4743 złote. A już widzę te szoty. Olejnik ukradł czapkę Kurzwilowi. Nie, to byłby lepszy tytuł. To czekaj, wymyślimy dobry tytuł dla szoterów. Tomek Olejnik okradziony, ściga go policja. Nie, to Tomek Olejnik okradł znanego YouTubera. Szuka go teraz policja. Tak, dokładnie. Jako tytuł.